Ostatni rok wystawił na dość sporą próbę połączenia internetowe w naszych domostwach. Praca zdalna, a także zajęcia czy lekcje online. To potrafiło wystawić połączenie internetowe na spore obciążenie i nie każdy router, szczególnie przestarzały, był w stanie sobie z tym poradzić. Jeśli jesteś w grupie tych nieszczęśliwców i poszukujesz czegoś nowego, na pewno zainteresuje Cię fakt, że nowoczesny router Huawei'a, czyli Wi-Fi AX3 z Wi-Fi 6, jest dostępny w nowej, bardzo przystępnej cenie. Zapraszam do materiału. Huawei Wi-Fi AX3 to router, który występuje w dwóch wersjach. Różnią się one procesorem. W tym materiale mowa o szybszym urządzeniu, które cechuje się czterordzeniowym procesorem GigaHome 1,4 GHz. Ponadto cechują go dwa wzmacniacze częstotliwości 5 GHz. AX3 wyposażony jest w 3 wejścia LAN i jedno wejście WAN do połączenia z modemem. Do tego router charakteryzują 4 anteny do przesyłu sygnału, a także funkcja Huawei High Mesh. Ta pozwala na podłączenie kilku urządzeń Huawei rozsyłających sygnał Wi-Fi w jednym ekosystemie, co będzie szczególnie przydatne w dużych domach, gdzie jeden router po prostu nie wystarcza. Ustawienie takiego połączenia zachodzi automatycznie. Wystarczy podpiąć do sieci kilka routerów. Ta funkcja działa również ze starszymi routerami firmy Huawei. Router oferuje także NFC, dzięki czemu połączysz smartfon z Androidem z routerem bez potrzeby ponownego podawania hasła, gdy tylko ten znajdzie się w zasięgu urządzenia. Co sprawia, że ten router to dobry wybór? Huawei Wi-Fi AX3 oferuje szereg usprawnień względem standardowych routerów działających w standardzie Wi-Fi 5. Przede wszystkim to, co działa na korzyść tego standardu, to prędkość i przepustowość. To urządzenie oferuje nawet do 3000 megabitów transferu. Dokładnie ta liczba to 542 megabity na sekundę w częstotliwości 2,4 GHz i nawet 2402 megabity na sekundę przy pracy w częstotliwości 5G. Lepiej jest także w przypadku opóźnień. Testy wewnętrzne wskazują, że może być ono nawet trzykrotnie niższe niż w przypadku starszych routerów. Mowa oczywiście o sytuacji, gdzie podłączone jest wiele urządzeń. Co do samego limitu podłączonych urządzeń bez wyraźnej utraty przepustowości łącza, to Huawei Wi-Fi AX3 jest czterokrotnie wydajniejszy względem routera w standardzie Wi-Fi 5. To daje łącznie nawet do 128 hostów. Oczywiście ta liczba może się zmieniać przez wpływ wielu elementów zewnętrznych, nie zmienia to jednak faktu, że jest to znacząca poprawa. Wspiera to także technologia OFDMA, która pozwala na podłączenie nawet 16 urządzeń jednocześnie w paśmie 5 GHz. Na dokładkę, standard Wi-Fi 6 jest bardziej energooszczędny, nawet do 30%. A czym tak naprawdę jest Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 to nic innego jak standard, w którym pracuje bezprzewodowa sieć internetowa. W tym przypadku bardziej rozbudowana nazwa to 802.11ax. Można o tym myśleć również jako o Wi-Fi po prostu szóstej generacji. Ten standard przede wszystkim pozwala na szybsze oraz bardziej stabilne łącze względem poprzednika, co pokazuje dosadnie przykład routera Huawei Wi-Fi AX3. Poza tym oferuje możliwość podłączenia większej ilości hostów bez utraty prędkości, czy jest ostatecznie bardziej energooszczędna. Poprawa widoczna jest właściwie w każdym aspekcie. To sprawia, że Wi-Fi 6 generacji świetnie poradzi sobie z nowoczesnymi aplikacjami biurowymi wymagającymi połączenia internetowego czy zajęciami online. Gdzie i za ile można kupić Huawei Wi-Fi AX3? Huawei Wi-Fi AX3 w nowej atrakcyjnej cenie 299 zł jest dostępny od 7 maja przede wszystkim w sklepie internetowym Huawei, do którego link oczywiście znajdziecie w opisie filmu, a także stacjonarnie w sklepie producenta w centrum handlowym Westfield Arcadia w Warszawie. Huawei Wi-Fi AX3 z Wi-Fi 6 to dobry wybór do domu czy domowego biura, by polepszyć jakość i szybkość łącza internetowego, a także zwiększyć możliwości podłączania wielu urządzeń jednocześnie, w szczególności smartfonów, które są dzisiaj nieodłącznym elementem naszego życia. To wszystko jest możliwe za naprawdę nieduże pieniądze. Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj zasubskrybować nasz kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Dodatkowo pamiętaj odwiedzić naszą stronę videotesty.pl, a także naszego Facebooka i Instagrama. Jeśli masz jakieś pytania, to dodaj się do naszej facebookowej grupy Testerzy Wideotestów, gdzie odpowiadają na nie nasi eksperci. Cześć!